No witam moi drodzy w kolejnym odcinku Okiem Grażyny. Są z nami dzisiaj trzy Grażyny, czwarta młodsza Grażyna jest dzisiaj zajęta. Wybaczamy, dołączy następnym razem. Nie przedłużam, zaczynamy. Witam dziewczyny, dobry dzień, dobry wieczór, zależy gdzie kto tam jest. Moje uszanowanie. Południe. Południe. Nie spolszczę tego, bo musiałbym to powiedzieć czymś tam w dach, ale niech będzie. Słuchajcie, fajnie, że jest tak, jak jest, że jesteśmy takim przekrojem naszego polskiego społeczeństwa, które jest tak naprawdę w różnych miejscach na świecie. Temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest temat bieżący tak naprawdę, którym jest ta sytuacja izraelska, gdzie Izrael robi to, co robi i jakie to ma przełożenie na ten kryzys imigrancki, jak to się odbije na Polsce. Przede wszystkim najpierw chciałbym zapytać, jak u was wygląda sytuacja z imigrantami w tych częściach, gdzie wy mieszkacie? Może zacznę od Wioli, bo Wiola, wiem, że mieszkasz w Holandii, prawda? No u nas tutaj jest bardzo dużo tego i ostatnio właśnie przeglądałam statystyki, jak to wygląda i powiem wam szczerze, nie spodziewałam się, że to jest taka duża ilość, a bezrobotnych to jest prawie 70% tych takich, kurde, tych Syryjczyków czy coś takiego, z tych najmniej bezrobotnych to jest właśnie Polaków, bo jest 2%, a tutaj nas oskarżają, że to my Polacy zabieramy im pracę, że to my najwięcej siedzimy na bezrobotnych, że jesteśmy takimi pasożytami, bo też się już spotkałam z takimi hasłami, bo przebywam na takich różnych halach, tam gdzie pracują Holendrzy, nie ma Holenderek oczywiście, oprócz biur, ale na takich halach, sortowniach, to przeważnie pracują Polacy i Holendrzy. Na załadunkach Holendrzy, na takich ciężkich pracach są sami Polacy. No i ostatnio była taka właśnie rozmowa, że tam jeden Holender powiedział tak, że wy Polacy to zabieracie naszym Holenderkom pracę. Ja mówię, no to niech te Holenderki zaczną pracować, bo mówię, twoja żona już od 10 lat leczy się na depresję. Ona w depresji. Każdy dzisiaj w depresji, to i ona w depresji, kurwa, a co? Kurwa, a trójka dzieciaków zapierdala obsrana, rozumiesz, po chałupie, kurwa. Gdzie ja nie miałabym takiej możliwości się leczyć, bo tutaj bym połamana była, czy rękę, czy nogę, to ja jestem zmuszana iść do pracy. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj moja koleżanka złamała nogę, wyobraźcie sobie, i ona miała iść do pracy. Ona może sobie wziąć krzesło i może przebierać owoce. To jest tego bardzo dużo. W Hadze to naprawdę jest strach wyjść. Ola, nawet ta czwarta Grażyna, miała ostatnio taką akcję, że była strzelanina, bo tam jest dużo tych gangów narkotykowych i tego wszystkiego. I tak się przestraszyła. Mówi, kurde, gdyby tak, bo to było pod jej balkonem od razu, jak tam się ganiali i strzelali, to mówi, gdyby tak była akurat, no nie daj Boże, wracałaby ze sklepu, na bank by ją trafili. I powiem wam szczerze, dziewczyna 2 dni nie spała w nocy. Dużo tego jest, naprawdę. Jest niebezpiecznie tutaj. Powiedz mi, Ula, jak to u ciebie wygląda, proszę, bo wiem, że ty mieszkasz w Anglii. Tak, i tutaj nic nowego nie powiem. Dołączę się do tego, co mówi Wiola, bo tak, jest tego dużo i mam wrażenie, że jest tego jeszcze więcej niż było. Mało tego, tutaj też przytoczę taką sytuację. Jest strach, naprawdę jest strach. Wieczorami lepiej nie wychodzić z domu, bo po prostu sobie chodzą z narzędziami różnego typu i nieważne, czy oni są zaczepiani przez kogoś, czy nie, po prostu ma ochotę, dźgnie, pójdzie dalej i jest dalej bezkarny. Taka jest prawda. Niewiele się tutaj robi. Z tego, co słyszę, niewiele się tutaj robi, żeby to jakoś nagłośnić, żeby pomóc, powiem tak, żeby pomóc białym, bo to się naprawdę tutaj odbija. Teraz biali i ta druga strona. To nie ma być. Powiem jeszcze na takim przykładzie, pójdziesz tutaj do sklepu pierwszego lepszego, czy to większy, czy to mniejszy, noża nie kupisz.
Albo noże są wystawione jako takie tekturowe plakietki i wiszą z danym rozmiarem, marką i tak dalej. I tą plakietkę sobie bierzesz, idziesz do kasy i on tam się ciebie jeszcze pyta, czy jesteś oczywiście pełnoletni, czy on może ci sprzedać i tak dalej. Powiem też na przykładzie takiej niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o Polaków. Spotkałam się osobiście poprzez mojego znajomego z taką sytuacją. Poprosił mnie, żebym poszła z nim do agencji pracy, gdyż jego język nie był do końca i obawiał się, że po prostu czegoś nie zrozumie, a szukał wtedy pracy. No i była tam jedna pani Polka, druga pani w żałobnym kolorze i mówi, że on będzie musiał tutaj wypełnić jakiś formularz, tutaj będzie musiał jeszcze jakiś test na komputerze zrobić w języku tam angielskim, wiadomo, pytania były przedurne wręcz. No i szczerze mówiąc, gdyby nie to, że byłam obok i pokazywałam palcem, co ma zrobić, co ma wpisać i tak dalej, nie przeszedłby tego. Pani w żałobnym kolorze była tak do niego nastawiona, że miałam wrażenie, że za chwilę go wzrokiem zabiję. Dosłownie. Gdzie osoba, która przypływa tutaj na pontonie, nie ma pełnej dokumentacji albo w ogóle nie ma dokumentów, jest skierowana do takiej agencji pracy i nie przechodzi tego całego etapu. Wpisuje w kartę, nie podpierając się dokumentami albo dokumentami prawdziwymi, wpisuje swoje dane, jakieś tam miejsce zamieszkania, czy tymczasowe, czy jakieś inne, czy jakiś hotel dla uchodźców, po czym taka osoba nie jest kierowana na żaden test, czy to znajomości języka, czy to czegokolwiek i z automatu, dosłownie z automatu, jeżeli jest zainteresowana, dostaje pracę. No powiem ci, ciekawostka to jest, Urszula, bo ja jestem zszokowany. Może dlatego, że ja mieszkam w bardzo konserwatywnej części tej wyspy. No, uczciwie powiem, tu gdzie mieszkam, w Walijczycy, to jest bardzo takie hermetyczne społeczeństwo. Jednakże bardzo tutaj nas Polaków lubią, szanują. Tu na cmentarzu lokalnym też są groby polskie. Zresztą one wcale nie są zaniedbane, wręcz przeciwnie. I to nie tylko jest nasza zasługa, naszej społeczności polskiej, ale też tutaj tych miejscowych, oni o to dbają. Dla nich my, tu ja mówię lokalnie, my jesteśmy takim substytutem wolności. Ja rozmawiałem niejednokrotnie z nimi, oni nas w pewnym sensie podziwiają, że naród polski tak w taki czy inny sposób nie poddawał się tym różnym sytuacjom. Zresztą ja tu mam bardzo dobre źródło, jeżeli chodzi o informacje. Moja żona, która pracuje w szpitalu, często spotyka tych starsze osoby i oni jak usłyszą, że z Polski, to są po prostu przezadowoleni, że się tak wyrażę, i pierwsze słowa to jakie są, mówi, o to tak, to ja pamiętam, mówi, to druga wojna, mówi, to Polacy nas tu uratowali, zresztą tu niedaleko mnie jest też taki cmentarz, na którym leży 7 polskich lotników z 316 dywizjonu i tutaj z takimi rzeczami się my, Polacy, nie spotykamy, tak, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Natomiast wiem, że jak reagują na tych takich nierobów, że się tak wyrażę, na pontoniarzy. Taki przykład. Kiedyś w takich starych koszarach, dlatego że tu, gdzie jest mój teren, gdzie my mieszkamy, są stare koszary wojskowe, tam ich chcieli osiedlić. Początkowo się to władzom udało, natomiast ludzie ostro protestowali, mimo że władza londyńska, mająca tutaj swoje wpływy oczywiście, aresztowała protestujących, ludzie się nie poddawali i w końcu tych gości stamtąd zabrali. Następnie chcieli ich przenieść, tych pontoniarzy, tak zwanych tych w żałobnym kolorze zawodników, do jednego hotelu, który miał być odrestaurowany. Społeczna lokalność w takiej mniejszej miejscowości Planechli się nie zgodziła. Były przepotężne protesty, wszyscy Walijczycy stanęli murem. No i władza londyńska zrezygnowała z tego pomysłu, nie pozwolili ludzie, żeby mieć takich gości na swoim terenie i to się nie udało. Sam byłem świadkiem, kiedy wysiadający z autobusu dalekobieżnego
właśnie taki gościu, pontoniarz z jakąś torbą niewiadomego pochodzenia klient, został z automatu zatrzymany przez patrol policji tutaj lokalnej, bo policja tutaj doskonale wie, o której autobusy i skąd przyjeżdżają i sobie wyłapuje takich pacjentów. Ja to widziałem naocznie. Zatrzymali gościa na ulicy, ściągnęli z niego wszystko, rozebrali go do majtek, nawet mu przeszukiwali na ulicy, buty wyciągali w kładki. Jak już go sobie odpowiednio przeszukali, to zabrali go do radiowozu i zabrali. Tutaj społeczność bardzo dba o takie rzeczy i ja wiem, że to się nie podoba tam bardziej bliżej Londynu i tak dalej, ale tu tacy są ludzie konserwatywni. Powiem wam tylko tę jedną rzecz, może troszeczkę odbija to z tematu. Nawet jak były protesty rolników, to policjanci szli i podpisywali się pod listem protestacyjnym za rolnikami. Dlaczego? Na moje pytanie gość mi odpowiedział, mówi: stary, przede wszystkim to jestem Walijczykiem, a policja to jest moja praca. I to mi się właśnie podoba tutaj u tych ludzi, że tak do tego podchodzą. I my raczej tu takich problemów nie mamy. Ale zapytam teraz hrabinę, jak to u niej wygląda? Witam. Powiem wam szczerze mówiąc, że na przykład mój, no, polski, dlatego że chyba jedyna mieszkam z całej naszej czwórki tu w Polsce na miejscu. Tak. Przykład taki bardzo fajny, na szczęście, skraje w drugą stronę. Cały czas jakby przez granicę białoruską jakieś tam przerzuty są, że gdzieś tam zawsze ktoś się dostanie, to tego tak się nie odczuwa, że są jakieś napływy. Wiadomo, że porównując to do lat wcześniejszych, tak jak ja studiując jeszcze w mieście wojewódzkim, to zobaczenie osoby czarnoskórej to było takie bardzo egzotyczne, umówmy się. Teraz wow. Nawet w początku września wybraliśmy się rodziną nad jezioro Płaskie, czyli jest to jezioro nazwane polskimi Malediwami, które znajduje się niedaleko granicy białoruskiej, za Dąbrową Białostocką i za Lipskiem. Szczerze mówiąc, jak tam się jedzie, jest to takie troszeczkę cofnięcie się do lat 90. bym powiedziała. Na szczęście nie ma tam kurortu, jest tylko pole kempingowe. I dlaczego to mówię? Bo chodzi mi o takie przemieszczanie się w tamte strony tereny. Mijając już Suchowolę, skręcając na Dąbrowę Białostocką, już koło Dąbrowy był pierwszy patrol wojskowy i potem jeszcze zanim dojechaliśmy do tego jeziora, mieliśmy kolejne dwa. Gdzieś tam na jakichś takich strategicznych miejscach, zakrętach. Oczywiście na powrocie te patrole już były w różnych miejscach, ale cały czas one są. Raczej to nic nowego, co mówię, osoby, które tam gdzieś pewnie mieszkają w tych terenach, stwierdzą, że to jest to rutynowe działanie. Ale póki jest taka sytuacja na granicy, takie patrole są. Co więcej, na S8, na wysokości Tykocina, jeżeli dobrze pamiętam, jest taka jakby pas boczny z wagą dla tirów i tam często, przynajmniej raz w tygodniu, nawet dwa na pewno, jest po prostu taka akcja, że na ekranach autostradowych są wyświetlane komunikaty, że wszystkie tiry mają za 1500, za 500 metrów zjechać zgodnie ze znakami, które są pokazywane na tych wyświetlaczach i po prostu są kontrolowane tiry, busy, wszelakie maści właśnie takie ciężarowe samochody. Pakowne można powiedzieć. Tak. Jeżeli chodzi o takie obcowanie z takimi osobami, praktycznie jest może nie znikome, ale zauważyłem, że w mieście powiatowym, który mam najbliżej siebie, to raczej chyba wynika z tego, że zakład produkcyjny, który jest tutaj na miejscu, który zatrudnia powyżej tam kilku tysięcy osób, ściąga osoby właśnie gdzieś tam z tamtych terenów takich, słyszało się, że byli Filipińczycy, byli Irakijczycy, że tam z różnych stron już ściągali sobie ludzi do pracy i to raczej oni są, to są jakieś pojedyncze osoby w tej zasadzie, ale są widoczne gdzieś tam w sklepie, na ulicy czy coś takiego. I jakby tak biorąc pod uwagę tę naszą wcześniejszą rozmowę, tak jak porównywaliśmy, umówiliśmy o tym sam, mniej więcej nas pytałeś, Marcinie, to faktycznie też się mocno nie zapuszczałam gdzieś tam po terenach, ale mimo wszystko nie widać tego aż takiego, nie ma jakiegoś nawału, nie ma jakiejś drastycznej różnicy. Pamiętam pytanie twoje o paliwo, jaka jest cena bodajże benzyny.
No to teraz, jak tankowałam samochód, wtedy tankowałam gdzieś bodajże było chyba powyżej 6, dobrze pamiętam, 6,50 czy 6,39. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że że benzyna jest naprawdę po 5 zł. Teraz jest poniżej 6. Na Auchan nawet był po 6,50. Po 5,60, przepraszam. 5,60. I już na tych stacjach takich nawet typu Orlen, typu jakieś takie lokalne stacje, jest cena poniżej 6. Przy trasach, wiadomo, jeszcze powyżej 6 gdzieś tam się te ceny trafią. Także jest jakaś tam obniżka, gdzie się to utrzyma, tego nie wie nikt. Ale słyszymy już gdzieś tam po firmach, które zajmują się dystrybucją paliwa, ropy, czyli tej takiej dla przedsiębiorców, dla rolników, którzy często zamawiają sobie do zbiorników, że są coraz częstsze zamówienia takiej właśnie ropy z uwagi na cenę, że jest troszeczkę niższa. Dwa, to, że ludzie faktycznie obawiają się tej wojny, tak zagaiłeś ten temat właśnie po tym, że jednak no, sama sytuacja gdzieś trochę tutaj dała jakiś impuls, żeby się troszeczkę może jednak zabezpieczyć na tej zasadzie. No tutaj fajnie, Aga, nawiązałaś do tej wojny z tym paliwem. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że w związku z tym, że tam Izrael robi to, co robi, czyli coraz bardziej rozszerza tą swoją agresję na różne kraje arabskie, okazuje się, że już w tym momencie no, cena paliwa idzie do góry, dlatego że surowiec zaczyna iść do góry, ponieważ te kraje zaczynają się skupiać bardziej na obronie, a nie na eksporcie tego swojego surowca. I właśnie tutaj... Mała ciekawostka. Tak, proszę. Mała ciekawostka, kochani. Z racji obcowania z branżą metalową, obecnie w górę mocno zaczęły iść aluminia i miedź. Także pod kątem... Strategiczne surowce. Tak. To taka mała dygresja. No wcale taka, nie taka mała, bo to jest istotne, czyli jeżeli cena idzie w górę, czyli towaru, surowca brakuje, czyli wiadomo, że jest zwiększona produkcja tego typu właśnie urządzeń, które wykorzystują te surowce. No to wiadomo, zbrojeniówka. Ale dobra, słuchajcie, bo tutaj Viola powiedziała, że u nich jest niebezpiecznie. U Uli w Anglii też kolorowo nie jest, wręcz powiem szczerze, w kolorze ciemnego granatu i ciemnego kakao, tak? Natomiast, tak jak tu mówi Aga, nie ma tragedii. U mnie też nie ma tragedii. I co, moi drodzy, wychodzi na to, że tam, gdzie konserwatyści trzymają jeszcze władzę, jeszcze mają moc sprawczą, jest spokój, tak czy nie? Dobrze mówię? Tak. Dobrze mówisz. Tutaj w Holandii naprawdę mają już dosyć tego wszystkiego, bo oni się tutaj borykają z tym problemem to już parę lat wstecz, także to nie jest dla nich żadne nowum, ale to się po prostu bardziej nasila. Oni są coraz bardziej agresywni, oni tak nie byli tacy agresywni jak teraz. Te bomby, to przecież w Rotterdamie, w Amsterdamie to non-stop jakieś wybuchy, wiecznie z tym walczą. Policja na rowerach jeździ dużo, jak jest tylko jakaś grupka i to się widzi na przykład przy sklepach czy coś, jak jest jakaś grupka młodzieży w żałobnym kolorze, to już podjeżdżają, już sprawdzają i naprawdę ciągle widać tą policję, że ona jest nie w tych autach, tylko jest na rowerach, żeby w razie czego szybko interweniować. I tego jest naprawdę dużo. No szokujące jest to. Szokujące jest to, że ludzie nie mogą normalnie żyć, ponieważ tego typu zachowania tak zwanych pontoniarzy doprowadziły do tego, że człowiek, który ma prawo czuć się bezpiecznie, nie czuje się bezpiecznie. Ja tylko taką dygresję powiem od siebie z racji tego, że tutaj u mnie mieszkają na przykład Kurdowie, którzy, ja z nimi rozmawiam, to są muzułmanie, tylko że to nie jest ten agresywny islam, jak to się mówi, radykalny, to są normalni ludzie, ta żona tego sąsiada tutaj chodzi normalnie ubrana, tak jak wy, bez żadnych tam baldachimów i takich cudów, w dżinsach, w podkoszulce i tak dalej, czyli jest okej. Natomiast oni mówią krótko, my ich tu nie chcemy.
Mówi, to jest w ogóle, to nie ma. On mi powiedział, mówi, oni nie mają nic wspólnego z islamem. Dokładnie o to chodzi. Mówi, to jest tylko dorabianie polityki i mówi, to jest dorabianie, mówi, takiej teorii, że oni są muzułmanie. Oni nie są muzułmanami. To jest jakiś agresywny... Oni chcą nas chyba skłócić, ja wam powiem. Oni nie chcą, żebyśmy się jednoczyli, tylko żebyśmy się kłócili i wtedy jest wiadomo, oni mogą nami rządzić. Jeden na drugiego nasyła. Bo naprawdę prawdziwy muzułmanin to szanuje naszego Jezusa, szanuje naszą religię, bo tutaj są takie rodziny, także ja dokładnie wiem, jak to wygląda, bo oni to opowiadają. I nie ma czegoś takiego, że oni nas wyzywają, krzywdzą. To jest pełen szacunek. Oni z powodu tej wojny, nie to, że oni wychodzą na ulicę i alarmują, oni się modlą. Oni się modlą o pokój. Ja mówię, i ja się tak właśnie zastanawiam, czy to nie jest taka narracja, żeby nas napuszczać na nich, ich na nas, bo ja mówię, ci muzułmanie, ci, którzy tu przyjeżdżają, pseudo-muzułmanie, to oni są szkoleni. Właśnie tak. Po to, żeby takie coś robić i mają przyzwolenie państw. Właśnie, żeby była destabilizacja państwa, żeby były kłótnie, żebyśmy my nie chcieli ich. I tak to myślę, że to tak wygląda. I ja powiem inaczej, oni są raczej oni narzędziem. Się nie zjednoczyli. To są narzędzie. Ula, powiedz mi, czy u was też są takie sytuacje, gdzie są normalni muzułmanie, a są tacy też, tak jak tu mówimy, odklejeni, którzy powodują różnego rodzaju akcje? Tak, ja pracowałam z wieloma Kurdami, ja na tych ludzi nie mogę złego słowa powiedzieć. Mało tego, oni są bardzo uczynni, jak w pracy trzeba było, to i pomogli. Naprawdę oni, tak właśnie jak tutaj rozmawiamy, oni nic do nas nie mają i oni wręcz odsuwają od siebie tamtych niby muslimów, żeby ich nie kojarzyć, tak. Że oni są tacy sami. Ja tutaj jeszcze powiem wam, że też mam takie odczucie, chyba się nie mylimy w tym, co mówimy, że oni, tak, fakt, to jest fakt, oni są opłacani, oni są napuszczani na chrześcijan, tak samo jak Ukraińcy są napuszczani na Polaków, żeby tworzyć podziały, ale wszyscy oni mają jednego sponsora. Ten sponsor to Pejsaty, to chyba każdy o tym wie. I po to jest robione to całe zamieszanie, żeby po prostu konflikt konfliktem poganiał, miejsce, żeby się robiło, tak. Podejrzewam, że na każdej płaszczyźnie życia, poprzez to, że będzie coraz mniej ludzi, bo jak się zaczną tak wyżynać wszyscy, będzie coraz, po prostu będą rosły inne potrzeby. Co za tym idzie? No już to, że konsumpcjonizm tam opanował cały świat, to już pomijając, ale co za tym idzie? Pewnego dnia zjawi się taki zbawiciel, który powie, ja was wybawię od tych wszystkich wojen, bo wy już jesteście wszyscy tak zmęczeni tymi potyczkami, tymi wojnami, tymi ruchami wszelkiego rodzaju, że będzie pokój, ale w zamian za ten pokój podejrzewam, że dostaniemy nowy porządek świata i będziemy tak uciemiężeni, jak jeszcze nigdy do tej pory. No właśnie do tego wszystko dąży, tylko też nie możemy pozwolić, żeby właśnie mówić, że za tym wszystkim Pejsaty stoi, bo mówię, to też trzeba, mówię, nie dajmy się też zwariować i oczerniać tych wszystkich Pejsatych ze względu na to, żeby tu jednak mówić, że to są syjoniści, bo Żyd prawdziwy nie uznaje państwa Izraela, tak. Bo oni nie są państwem, to jest ich religia. Oni są po prostu religią i oni, bo ja się mniej więcej po prostu dokształcałam w tym problemie i mam takie właśnie takie odczucie, że to jest właśnie znowu wszystkich, zamiast mówić, że to jest syjonista, bo to jest, mówię, odłam żydowski, bo to jest, mówię, taka, jak dla mnie to jest taka bardzo silna diaspora? Grupa lobbystyczna, która jest wspierana właśnie przez interesy tych ważniejszych państw, a Żydzi są tam w Izraelu, tacy prawdziwi Żydzi są bici. Yeah.
właśnie przez Izrael. To jest jedyne państwo, które ich tłucze, które ich bije, i to jest taka narracja właśnie, żebyśmy my znowu na tych Żydów pluli, tych prawdziwych, żeby nie doszło do tego samego, co było przed II wojną światową, że oni mieli zakaz wchodzenia do czegokolwiek. Tamci będą się bawić i udawać kogoś innego, bo to tych Żydów to tak naprawdę ci bogaci, ci syjoniści sprzedali. I żeby nie było właśnie, nie pozwólmy właśnie się omamić, że Żyd rządzi, Żyd jest zły. Nie, musimy to rozgraniczyć po prostu, kto jest prawdziwym Żydem konserwatywnym, niż to dno, które twierdzi, że Izrael to jest ich państwo, oni mogą wszystko, oni są ponad wszystkim. To nie jest wtedy Żyd, tylko to jest syjonista. I żeby to po prostu o tym mówić, bo ludzie... Ja zapytałam koleżankę, czy ona wie, co to jest syjonista. Ona gały na mnie wywaliła i mówi, nie wiem, a co, kto to jest? No to nawet nie wiedziała, że w Izraelu mieszkają syjoniści, że to jest odłam, który to jest taka jakby no, nacjonalistów, no nie wiem, czy dobrze mówię, ale który powstał w XIX wieku, to są po prostu, oni po prostu robią to, co robił malarz. Austriacki akwarelista. Dobra, no, rozumiem, no. O co chodzi. Tak, i oni trzeba. Dokładnie tak samo mówią, że ludzie są zwierzęta. Tamten mówił, że to są jakieś inne tam... Ibermensze. No właśnie. I to jest dokładnie ta sama polityka. I ja powiedziałam, ja nie biorę w tym udziału, żeby mówić, że za tym wszystkim stoją Żydzi. Znaczy syjoniści. I ja tu chciałem jeszcze tylko dorzucić jedną rzecz. Moi drodzy, no troszeczkę tutaj tak się trzeba cofnąć. Jak w Niemczech mówi się Żyd? Jude, prawda? Dlaczego tak się mówi? Jude, czyli to się wywodzi ze starych czasów, czyli Judejczycy. Judea, czyli dawna Jerozolima. I o co chodzi? Bo tutaj, tak jak dobrze Wiola zauważyła, Żydzi to jest tak naprawdę odłam religijny. Natomiast całe pokolenie, które tam się znalazło, to są Chazarowie. Chazarowie jest to plemię, od które wywodzi się z okolic, i teraz ciekawostka, na pewno mnie tutaj znowu wyzwią, że jestem ruskomonucą, plemię, które wywodzi się od księcia Bulgara z okolic Delty Dniepru, i książę Bulgar miał 13 syna Chazara, i on był tak nieudolny, ale taki był złośliwy i podły, że ojciec miał z nim po prostu tyle problemów, że go wykopał i mówi tak, bierz swoich tą ekipę i sobie idź w świat i rób sobie co chcesz. I oni się tak tuali z tego miejsca w tamto miejsce, z tego miejsca w tamto miejsce, nie mogli sobie znaleźć miejsca na ziemi. W końcu dotarli do Judei i tam, no, nieuczciwymi metodami zrobili to, co zrobili, czyli zagarnęli Judeę, ale z racji tego, żeby nie kojarzyć ich z tymi złymi, to przyjęli tą wiarę tych prawdziwych Żydów, Judejczyków. Tak. I tak to wygląda. I tutaj tu mogę się z Wiolą zgodzić, że to są syjoniści. Natomiast nie ukrywam, że w moim odczuciu oni po prostu manipulują tym wszystkim. Ale zapytajmy, co hrabina na to. Tak, nie sposób się z wami nie zgodzić. To prawda, że to jest wszystko polaryzowanie społeczeństwa. Że tu jak wspomnieliście tutaj o społeczności, o państwie Krudów. Wspomnieliście o Krudach, że są takich mniej więcej bym porównał do Tatarów naszych tutaj polskich, że są odłamy islamu, które po prostu nie są agresywne i są tak jak często ci terroryści islamiści mówią, że oni tworzą pokój, to ci są faktycznie pokojowi, nie tak jak ci radykalni, którzy tylko mówią, mówiąc takie słowa, używając po prostu dużych słów, niekoniecznie wiążących się z rzeczywistością. I nie wiem, czy powinno coś jeszcze do tego dodawać tak naprawdę, bo to się naprawdę dobrze wiąże to, co powiedzieliście. Nie ma tak naprawdę na razie takiego wyjścia, żeby nam to troszeczkę coś przyniosło, jakieś ulgi, a będzie taka ulga, tak jak wspomniała Ula, że no pokażemy wam, ale zrobimy to na naszych warunkach. Było dobrze, teraz zrobimy tylko gorzej. O tak, może mogę to ująć.
na tej zasadzie. Znaczy ja też, no mówię, Ola, proszę. Ja też uważam, żebyśmy też byli tacy trochę bezpieczni w tym, co nam pokazują, co nam mówią, bo oni to tak, ja znowu tak widzę, że bardzo znowu nas strachem biorą, trzecia wojna światowa, za dużo mi tego jest po prostu. A tak obserwując te wszystkie państwa, to tak naprawdę ja myślę, że oni grają o to samo, a nas będą krzywdzić. Kosztem to jest po prostu, ja mam takie wrażenie, że to jest testowanie broni, testowania wszystkiego, kosztem ludzi, ale że niby jakiś konflikt jest, a niby coś tam, my się kłócimy, wysypamy. Obronnego może w ogóle nie być tak naprawdę. Będzie tak zwana kolejna zimna wojna ekonomiczna i do otwartych ataków może nie dojść tutaj u nas tak naprawdę, bo teoretycznie, no skoro no, w wypadku ataku na Ukrainę, w sensie to, co tam się dzieje, doszło do takich no, ruchów różnego typu pray for Ukraine, mimo tego, że nie wiadomo jak było. I zobaczcie, jak sytuacja teraz jest, gdy po raz no, mordowani byli Palestyńczycy już jakiś czas wcześniej. Teraz Izrael dokonał ataku na Liban i tak naprawdę, no dobra, zaatakował. No. To tak trochę. No i właśnie, i wszyscy siedzą no i cicho. Moi drodzy, właśnie to jest. To jest. Siedzi cicho. To jest. Inni siedzą cicho, to są ich interesy. Syria, przecież to jest. Rosji są interesy. Wszyscy siedzą cicho. Moim zdaniem to będzie tak naświetlanie teraz tej wojny, która jest, a ta wojna na Ukrainie to tam przejdzie gdzieś boczkiem, zakończy się nie wiadomo jak, znowu wszystkich ucieszymy. Ludzie przestaną o tym mówić, bo tutaj skierują nam oczy w tym kierunku. Nie, po prostu patrzmy się im na ręce, co oni robią poza plecami naszymi, bo mówię, trzeba, niech ludzie naprawdę wyłączą te telewizory, niech zaczną myśleć, niech wiążą fakty, bo to dokładnie wszystko już było. I to jest powtórka, niech ludzie wyciągną w końcu wnioski. Ale tu właśnie chciałem się do tego ustosunkować, co powiedziała Viola. I fajnie, że powiedziałaś, że to już wszystko było i to, co powiedziała Ula. Ja sobie tak na szybko przemyślałem, słuchajcie, jest po pierwszej wojnie światowej. W Niemczech jest straszna lipa. Niemcy są duszone kasą tak okrutnie płatnościami, nie mogą robić nic, nie mogą nic tak naprawdę, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę, produkować, są drenowani. I nagle się pojawia, już tak powiem czysto kolokwialnie, nie wiadomo skąd, spada z nieba, wystrzelony z dupy, że tak powiem, ale tak to najbardziej zobrazowane może być. Tak, malarz, akwarelista z Austrii i jest uznawany za Mesjasza i on mówi, ja to wszystko uzdrowię. I moi drodzy, przecież ta partia, którą oni tam założyli, to w swoich początkach, w takich wielkich Niemczech, ona miała tylko 2000 tak naprawdę członków. To nie było jakieś potężne... Sponsorowany przez Stany Zjednoczone. No, do tego jeszcze dojdziemy. Przez Forda, także to... Do tego jeszcze dojdziemy. I... Nagle robi się z tego przepotężna potęga i on mówi, że przyniosę wam dobrobyt, pełny socjal i w ogóle super spokój i nic wam się nie wydarzy i będzie super, super i jeszcze raz super, tylko musicie mnie popierać. No to jest to, co powiedziała wcześniej Ula, no. I ja tak, zbawca, Mesjasz, Führer, czy jak go tam nazywają. I teraz jest jedna sprawa. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę w tym w przedostatnim moim odcinku na miniaturce, którą ja tam udostępniłem, gdzie jest ta płonący Izrael. Jest Hasyd w czapce z lewej strony, a po prawej stronie jest taki gościu w cylindrze. Nie zwróciliście uwagi na tego gościa na miniaturce. Jak ja nie mam bryli, to możesz mi wszystko pokazywać. Dobrze. To jest nie przypadek, moi drodzy, że ten gościu się tam znalazł. To jest Rockefeller. A, no to już dobrze wiemy, o co chodzi. Który powiedział, że będziemy robić wszystko, żeby, teraz uwaga, żeby Polska nie rozwinęła się ani na stronę Wilna Litwy, ani na stronę tutaj Wrocławia, ani na stronę Śląska. Takimi czy innymi sposobami. Ale czemu oni się ciągle czepiają tej Polski? Czemu ciągle jesteśmy tłamszeni od 500 lat? Jolu,
To jest ziemia obiecana. To jest najlepsza działka w Europie, tylko może być pod kątem położenia, złoży i wszystkich. Dlatego walczmy o to, żeby wszystkich wywalić na zbity pysk. Spieprzajcie niemieckie mędy. Wypierdalać. I nie wiadomo, kto jeszcze. Wielu, pozwoli, że ci przerwę. Żebyśmy my byli, kurde, w końcu, żebyśmy my wrócili do Polski, bo to, że my jesteśmy poza terenami Polski, że musimy być wśród obcych ludzi, wśród innej mentalności, to jest właśnie specjalnie robione, bo jesteśmy tanią siłą roboczą. I tyle. Żeby nas nie było w Polsce, tylko o, teraz są potrzebni nam inżynierowie, wielu. Ukraińcy. Ja tak przepraszam, ale ja się denerwuję. Dobrze, w porządku, jasne, emocje są istotne. Bo to są bardzo emocjonujące tematy, normalna sprawa. Zauważcie wszyscy, tak, że to jest tak naprawdę proces. Że my dopiero pewne rzeczy dostrzegamy, że to się dzieje. A to już zostało zaprojektowane długofalowo znacznie wcześniej. Nie wiem, czy będziemy teraz dzisiaj poruszać te tematy powodzi, ale nie bez powodu. Akurat ja pamiętam, jak wybieraliśmy się lata temu na wycieczkę do Wałbrzycha, czyli na Zamek Książ. Książę, ktoś nie wie, jest to wiemy. Posiadłość należąca do dawnej rodziny Hochbergów, którą podczas wojny przyjęli Niemcy i zaczęli robić swój realizowany projekt Riese. Po elektryce nie będę już to się rozwodziło, ale ogólnie chodziło, że to miało być kwatera dla Hitlera, akcja Złoty Pociąg, to wszystko, to takie rzeczy. I o co chodzi? Zanim to pojechaliśmy, ja tak chciałam troszeczkę zobaczyć mniej więcej, o co chodzi, co z czym się je, czy wejrzymy przewodnika, czy nie, takie rzeczy, czy może coś jeszcze innego można zobaczyć. Natknęłam się na filmy ludzi z tamtych stron, którzy są takimi badaczami, próbują odwiedzić na zagadkę tego całego kompleksu Riese. No i wyobraźcie sobie, że trafiłam na film takiego pana, którym opowiadał gdzieś tam w którejś części tego filmu, że on miał babkę Niemkę. No wiadomo, tereny Śląska, to wiadomo, ludność była zmieszana i tak dalej. I jak pytał właśnie, czy zadawany temat właśnie tego kompleksu Riese, pytał tej babki i że no dobrze, no skoro to są Niemców i coś tam nawet jeżeli jest, no to czemu to oni tego sobie nie wzięli, bo czemu tego sobie teraz tak nie zabiorą? Na to, że no wiadomo, babka Niemka, no to i mentalność niemiecka, wiadomo, no to powiedziała coś takiego, że spokojnie, że powoli, że przyjdzie czas, czy tam będą u siebie, to oni sobie to wezmą. I jak pamiętam, Marcinie, ty wstawiałeś jakiś filmik związany właśnie z tym, że skoro mamy w Polsce ileś tam tysięcy strażaków, po jaku jego grzyba sprowadzana jest tutaj policja niemiecka, no i że tamte tereny to są były tereny rezerw III Rzeszy. Dobrze, nie wiem, czy dobrze teraz depozyty tam były depozyty, chowane. Dokładnie. Depozyty niemieckie. I o ironio, o zgrozo, akurat to są tamte tereny powodziowe. No i kto wie, nie, że nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych, to są, wiadomo, są moje domysły. Kto wie, może to się właśnie dzieje. I tak jak pan przypomniał się ten urywek z tego filmu tego pana, który mówi właśnie o słowach swojej babki, może to ten czas, że oni po prostu przychodzą, odbierają swoje, to co zostawili, co może nagrabili wcześniej po innych krajach Europy, okradając Polaków, Rumunów, Węgrów, Czechów i wszystkich innych po kolei dookoła. Może to się po prostu dzieje. I dlatego zwracając uwagę na mentalność tej kobiety, Niemki, że wszystko robi się powoli, wszystko robi się planem. My często robimy dużo rzeczy oddziałami impulsu. No, z dnia na dzień impuls, emocje i tak dalej. Nie robimy planów długofalowych. I to trochę gubi naszą społeczność, że tak jak nawet, no ja nawet pamiętam, jak spytało się mnie, czy kogoś, czy mojego osoby z rówieśników, kim będziesz w przyszłości, albo jakie masz plan na przyszłość, mając tam 13 lat, będąc w gimnazjum. Myśmy wtedy średnio to wiedzieli, po prostu totalnie wzruszyliśmy ramionami. Nas nikt tego nie uczył, mamy inną mentalność. A no, nie chcę porównać, że na pewno Niemcy wiedzą czy coś takiego, ale o to chodzi, że nie myślimy o przyszłości. I zabiegi społeczne to przede wszystkim są procesy bardzo, ale to bardzo długofalowe, które są po to, żebyśmy tego nie dostrzegali, że zachodzą pewnego rodzaju zmiany. Znaczy ja tutaj pozwolę sobie wtrącić takie niemieckie przysłowie,
Niemcy mają takie powiedzenie langsam, langsam, aber sicher. Czyli powoli, powoli, ale będzie wszystko w porządku. Nieprzypadkowo to się wzięło. No, u nas nie ma takiego przysłowa, nie? Przysłowia. Przypomnijcie mi, jeżeli się mylę, ale chyba nie ma czegoś takiego. Nie ma. Chyba, że się mówi małą łyżką, a powoli. Ale jeszcze u nas jest całkowicie inne. To z pana Tadeusza pamiętam było, że... Kto ma księdza w rodzinie, tego bida ominie, tak? To też, ale pan Tadeusz był takiego, że no szlachta na koń siędzie, jakoś to będzie. Czyli takie nasze, no jakoś to będzie. Zaczynamy, a potem to już jakoś z górki. Nie? Aby do wiosny, tak? Aby do wiosny. Szlachta to głupia była jak... ale to troszeczkę odchodzimy od tematu, natomiast ja chciałem tu wrócić do tematu i teraz moje drogie, szanowne panie, czy uważacie, że to, że Izrael bombarduje i Liban, i zaczyna rozpędzać się z Iranem, nie spowoduje, że coraz więcej tych gości w żałobnym kolorze z krajów w ogóle niezwiązanych z wojną będą próbowali to wykorzystać i jednocześnie władze europejskie nic z tym nie będą robić? Może Ula pierwsza. Oczywiście, oczywiście. No przecież o to właśnie chodzi. Przecież to jest odpowiedź w tym pytaniu, bo jeżeli oni będą robić większe burdy między sobą, przecież to jest czysty układ, to jest nic więcej jak układ. Ludzie niewinni, cywile, dzieci będą ginęły, a oni będą sobie robić swoje interesy, bo przecież tak trzeba. Ale że to, mam wrażenie, troszeczkę jakoś gdzieś tam wyhamowało, bo więcej ludzi zaczęło się budzić, to teraz ten konflikt spowoduje jeszcze większy napływ. I tak, oczywiście, o to właśnie chodzi, żeby to byli ludzie nie tylko z tych terenów, które są atakowane, czy jakiś jest tam konflikt na ten czas, tylko to będą jeszcze i przyległe kraje, i to będą jeszcze tam obok sąsiadujące, i to będzie tak, że to się wszystko tak wymiesza i dojdzie do takich konfliktów tutaj w Europie, a przecież o to im chodzi, i zrobi się taki bałagan, że ja nie wiem, czy ktoś będzie w stanie to posprzątać, szczerze. Zdaję sobie sprawę, że znalazłoby się takich paru przywódców, tylko czy oni się nie wyłonią, tak jak powiedziałeś wcześniej, i jako taki nie wiadomo skąd Mesjasz wjedzie, może nie na białym koniu, ale na srebrnym czołgu i powie, ja wam tu zrobię porządek, tylko musicie mnie tutaj uwielbiać i w ramach tego pokoju musicie oddać swoją wolność, swoją duszę i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, tak proszę. Ja jeszcze tylko tutaj chciałam dodać, że to wszystko doprowadzi do kryzysu, do globalnego kryzysu. I właśnie to chyba będzie taki przełom, w którym, tak jak powiedziałeś, wjedzie sobie taki jegomość na takim czy innym czołgu i on tutaj się rozprawi i obieca wszystko, ale to nie będzie nic za darmo. Czy nie uważacie, że takiego Mesjasza kreują Trumpa? No właśnie to jest, mi się właśnie to tak kojarzy, a on wcale nie jest żadnym Mesjaszem. Właśnie ja do tego zmierzam. Kamala Harris, czy to jest on, to dla mnie to jest jedno wielkie że nie powiem brzydko, bo pewnie wyrzucą nas, a ja bym tak czasami chciała... Nie no, gówno możesz powiedzieć, to bez hamulca. Tak, oczywiście. A słowo na ky? Też możesz powiedzieć, to dzieci nie mogą tego oglądać. Natomiast nie możesz powiedzieć prawidłowej nazwy wirusa celebryta i nie możesz powiedzieć prawidłowej nazwy szczypawki, a resztę możesz jechać śmiało. Aha, czyli czasami emocja jak mnie podniosą... Mogą być. Normalnie gówno burza tak... Tak jest. A ja wam tak sobie czasami siedzę, bo ja tak czasami sobie lubię pomyśleć, ale czasami... Tak, ja się tak zastanawiam, czy te wszystkie państwa, które stoją za tym, żeby tak wspierać ten usrany kraj leżący w Palestynie, czy to nie jest tak, że tam, gdzie są te złoża takie naprawdę naturalne, takie, wiecie co, że żeby wydobywać to wszystko, czy to nie jest tak, żeby oni się pozbywać stamtąd ludzi, to oni to wszystko sponsorują, pchają. Tutaj ci nasi globaliści wyrażają na to zgodę. Nieważne, co będzie z ludźmi, niech oni sobie tam robią, co chcą. Ważne to, co my zrobimy, co my wydobędziemy, żeby oni to tam ich nie kontrolowali. A oni tak naprawdę wszyscy do tego wspólnego dążą. Czy to jest Trump, czy to jest Liban, czy Iran, czy
Mówi co? Oni wszyscy do tego, do cyfrowego pieniądza dążą, nie oszukujmy się, nie ma żadnego zbawcy. Dla mnie po prostu jest jako osoby alternatywą po prostu ta BRICS. Ja zaczęłam się interesować tym BRICS-em, jak oni to tam będą współpracować i pracować. I tak czytam różne te i słucham tych ludzi, bo dla mnie to takim właśnie takim największym znawcą tego tematu to jest małżeństwo Magdalena i Witold Wielgutcy, nie. Piotr. Nie wiem, czy ty. Nie, to jest Piotr. Chodzi mi o tych, o Magdalenę Ziętek, ta co napisała Niemiecki sen o imperium. Nie znam tego człowieka. To są profesorowie. Dla mnie to jest mega potęga wiedzy i oni ostatnio właśnie porównywali Unię Europejską i BRICS. My wiadomo, nie możemy się wypisać z Unii i to nie jest takie łatwe. Oni nas nie puszczą teraz. Ale szkoda, że Polska nie idzie w tym kierunku, żeby współpracować, bo na tym korzystają Węgry. I ludzie tego po prostu nie widzą. Ludzie mają tego nie widzieć. Czy ty, Wiola, zwróć uwagę, że wszystko, co jest związane z BRICS-em, wszystko, co jest na przykład związane z Węgrami, w mainstreamie jest pokazywane jako wszystko to, co złe i od razu oczywiście brak argumentów, pyk, to są pachołki Putina. Kurde, ale oni mają świetną politykę, oni tam nie będą robić, że jesteśmy jedną całość, robimy jedno wojsko. Oni się tam będą kłócić, ale ta kłótnia będzie na zasadzie rozmów. Oni mają mieć, Rosja ma być Rosją, Chiny mają być Chinami. Nie oszukujmy się, to Chiny będą hegemonią świata i tego nikt już tego nie zmieni, nawet takie dziwne Stany Zjednoczone, które no już za niedługo i tak padnie, i tak padnie. Ale to jest po prostu kosztem nas utrzymywaniem tego dziwnego państwa. I tyle. A co wy dziewczyny na to? Na to, co powiedziała Wiola? No ja tutaj też właśnie podobnie jak Wiola, bo też uważam, że żeby był, chyba już każdy wie, że nowy porządek świata to jest plan i trzeba go wprowadzić właśnie poprzez brak gotówki, poprzez inwigilację, która i tak już jest na wysokim poziomie uważam, a będzie jeszcze wyżej. To chodzi o to, że jak już dojdzie do zniszczenia, a dojdzie Stanów Zjednoczonych, na to wszystko wskazuje, zresztą oni tam sukcesywnie do tego dążą, wezmą się za Europę, a wtedy po tej wielkiej bitwie, jak już opadnie ten kurz, to wtedy ktoś będzie musiał przejąć kontrolę nad światem. Jak do tej pory to są to Stany i tam jest taka główna scena polityczna, tak potem uważam, że to będą Chiny i tak jak tutaj Wiola powiedziała, cokolwiek by się nie działo, to oni i tak wejdą, i tak wkroczą. Oni już chcą. Nie chcą po prostu pokazać tego ludziom, że tak naprawdę... To znaczy Wiola, uważam, że oni to pokazują, tylko ludzie tego nie chcą widzieć. I, no ale nie chore. I wiesz, i to się dzieje, i to się wszystko posuwa tutaj w Europie, tylko ja właśnie tutaj opadłam z sił w tym tygodniu, bo rozmawiałam z pewną osobą hektogodziny o tym, co się dzieje, żeby pokazać, ale spójrz na to, ale spójrz na tamto, wyłącz telewizor, zacznij myśleć. Ja tak opadłam z sił, bo ludzie nie chcą tego widzieć, choć przedstawiałam tylko argumenty i fakty. Bo ty jesteś psychiczna, ja się dowiaduję na każdym kroku, że ja jestem psychiczna, jestem komunistyczna, jestem zacofana. Ja tak się dowiedziałam w rodzinie i że no nikt ze mną nie chce na te tematy rozmawiać, bo ja jestem, mam kuniu na muniu. Ale ja mam tak samo, ja też już i też już byłam i ruską łonucą. Dziewczyny do czasu, wszystko jest do czasu, wszystko jest do czasu. Wiecie czym się różni, pamiętacie czym się różni teoria spiskowa od prawdy? 2-3 miesiące, 2-3 lata. Dokładnie tak. Dorzucając do waszych słów dziewczyny, tak, nowy porządek świata, który się kreuje, możemy określić Stany, że to jest taka, no taki tonący, co się brzytwy chwyta. Próbuję tu jeszcze kombinować jakimiś siłami, tutaj trochę na akcję z Ukrainą, teraz coś tam z Izraelem. Robią co mogą, ale raczej im to nie wyjdzie, bo skoro doszło do BRICS-u i... Wszystko po 25. Cały świat saudyjski i Chiny się dogadały, do tego dorzucimy Rosję. No to sorry, ale... Znaczy ja powiem tak, z tego co... Niech to jebnie.
ale to jebnie. Z tego, co tutaj są te różnego rodzaju materiały, to oczywiście można potraktować jako plotkę. Wtedy, co Amerykanie tak naprawdę, bo to Amerykanie zbombardowali ten bunkier, gdzie był ten przywódca, ten sekretarz, tak naprawdę generalny Hezbollahu. Z tego, co są niepotwierdzone informacje, to można uznać, tak jak powiedziałem wcześniej, jako plotki, to on się zgodził na podpisanie rozejmu. Tylko Izrael tego nie chciał. Tak, są takie są pewne informacje. Tego jeszcze do końca nie wiemy. Ale przypomnijcie sobie, ja zresztą to w moim materiale udostępniłem, kiedy to został ten gościu zabity, że Iran ogłosił go męczennikiem i wezwał świat muzułmański do świętej wojny. Ja tam powiedziałem takie słowa, mówię, tydzień czasu daję, no może dwa i temat się zacznie grzać. 3 dni nie minęły i Iran zrobił to, co zrobił. I moje drogie panie, powiedzcie mi, czy wy uważacie, że Izrael ze Stanami Zjednoczonymi zrobił to przypadkowo, czy nieprzypadkowo, żeby napędzić tą sytuację z tym Iranem, tylko może przelicytował. Jakie jest wasze zdanie? Kto ma pierwsze? Wszystko jedno. Planowane. Według mnie jest planowane z uwagi na to, że idą wybory w Stanach i no, sytuacja musi być dynamiczna. A wszystko, co jest wojenne, jeżeli faktycznie będzie to w miarę szło dobrze, no to wszystko idzie na korzyść Trumpa. Okej. Okay. Ula, co ty na to? No ja uważam, że nic się nie dzieje bez przypadku i tutaj nie ma mowy o żadnych przypadkach, a tak faktycznie idą wybory i tutaj na pewno zależy stronie izraelskiej na tym, by wygrał. To znaczy, wiadomo, że to jest wszystko ustawione i tak dalej, no ale gawiedzi trzeba dać coś na talerz, żeby się rozkoszowały, żeby emocje poszły do góry, żeby była walka pomiędzy. No i tak, i to wszystko, co zaplanowali, to jak na razie świetnie się ma, tak uważam. Jola? Ja też uważam, że to jest wszystko planowane, to po prostu jest wsparcie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i po prostu to, co się dzieje, to tak jak wy dziewczyny mówicie, zbliżają się wybory, oni po prostu chcą. Ale ja nie wiem, czy wy wiecie, jakie tam teraz katastrofy są w Stanach Zjednoczonych i tam w ogóle nie mają pomocy. Zgadza się. To samo się dzieje dokładnie u nas. Tam u nas w tych dziwnych mediach dla przygłupów to zero informacji na ten temat, co tam się dzieje. Te ludzie nie mają pomocy. Tyle miliardów wysyłają na Ukrainę dla Izraela, a im proponują 750 euro na rodzinę. Więc ja uważam, że temat Palestyny wcale nie jest poruszany ze względu na to, że oni się tam wszyscy, wiadomo, że tam chodzi o interesy, o te tereny, bo tam są wiadomo jakie złoża i co oni tam chcą zrobić. A tutaj po prostu będzie to wszystko wspólnie. Tutaj przyklaskują Niemcy, przyklaskuje Wielka Brytania. My bierzemy w tym udział czynnie jako ludzie, którzy mówią: Jezu, Izrael musi się bronić, ma do tego prawo, hello. Jak ja słucham te teksty, ludzie kochani, to mnie normalnie się kiszki przewracają. Jak nie można myśleć i nie wiedzieć, że to jest wszystko zaplanowane, a wy ludzie za to bekniecie. No pełna zgoda, bo ja tutaj akurat przeglądam, chciałem zwrócić, nie mogę w tej chwili znaleźć tego materiału. To, co Viola powiedziała, był materiał, gdzie Joe Biden powiedział, wiecie, co powiedział? Ja to oczywiście odszukam. Joe Biden powiedział, to jest nieprawda, że nie radzimy sobie z tą całą katastrofą tą klimatyczną w tej chwili, bo tam te tornada jakieś i tak dalej, że ludzie nie mają pomocy. A wszyscy, którzy tak mówią, że rząd sobie nie radzi, są po prostu idiotami. I teraz słuchajcie, wszedł na wyższy level i są również rosyjskimi agentami. I dokładnie u nas się to samo dzieje, ta sama narracja. I to jest wszystko jakieś takie dziwne, a
Nie wiem, czemu nie pokazują, jak testują te wszystkie rakiety na morzu, ile to jest, to już nie walczą, gdzie są ci wszyscy, którzy tam walczą o te co się przyklejają, aktywiści, tak? Aktywiści. No, co się przyklejają, czemu nie alarmują, że takie coś się dzieje, bo oni są wszyscy sponsorowani. Bo nikt im za to nie zapłacił. Jak im ktoś zapłaci, to się pójdą tam przykleją. No, ja proponuję... Pomyślcie, jak szczęśliwy musi być Putin. On ma tyle agentów na całym świecie. Mnie rozmyślili. Wszyscy mówią, że są ruskie. Ale oni mają w życiu, co oni tutaj robią. Ja wam dział chyba... Nie, no ja wiem, tylko my to jako żartem. Znaczy, to jest... Ja wam powiem... Ja się tak zastanawiam, a co by było, jakby nie było Putina? Kto by był winny? To by był problem. Powiem szczerze, ten Putin to im z nieba spadł, ale to tak przy okazji. A tak, jak wspomniałyście dziewczyny o tym ostatnim pokoleniu i o tych wybuchach, ja bym tak proponował, żeby ci z ostatniego pokolenia przynajmniej się po jednym przykleili do każdej z rakiet, tak, tym klejem dla dobra klimatu oczywiście. Dla dobra klimatu. I tak, faktycznie to tak będzie to ostatnie pokolenie. Tak, to by było wtedy ostatnie pokolenie. Ale na poważnie. Teoria w praktyce zarazem. Tak. Ja wam powiem, ja też te materiały tych często oglądam, tych różnych aktywiści, którzy tak naprawdę do niczego w życiu nie doszli, bo to są młode dzieci, zmanipulowane tak naprawdę. Jest tam kilku liderów, którzy w ogóle nie chcą zabierać głosu, jeżeli o nich się, ich się coś pyta. Natomiast te wszystkie młode dzieci mają jedną taką gadkę wykutą na blachę. To jest też manipulacja oczywiście. I im za to po prostu płacą. I czy to są aktywiści związane z przerzucaniem emigrantów, czy to są aktywiści związanych z ostatnim pokoleniem, to jak sobie tak posprawdzacie wszystko, to i tak wszystkie sznurki łączą się z tak zwaną siecią A20 Network. Tak to się nazywa. No ale o tym to by trzeba było zrobić osobny materiał, więc nie będę tym się rozpędzał. W każdym razie to nie są ludzie, którzy mają swoje przekonania. To są ludzie, którzy po prostu chcą dobrze zarabiać i tyle. Tak, proszę. Przepraszam, że wchodzę. Proszę. Mi się tylko jedno tylko mi się nasuwa o tym, co powiedziałeś. To są po prostu idealne osoby na polityków. Mierny, bierny, ale wierny. Nie, prośbcie, Panie Boże, usiadł do tygodnia. Ale, Wiola, popatrz. Opłacani, manipulowani, mówią, co im każą, no idealni kandydaci na polityków. Mało tego, ja uważam, nawet chyba wczoraj na live napisałam u Marcina, że jak nic nikomu w życiu już nie wyszło, to jedno tylko polityka mu została. Dobrze, moje drogie panie, to ja bym was poprosił teraz o takie podsumowanie w kilku zdaniach. Czy jeszcze raz, podsumowując o tym, o wszystkim to, o czym żeśmy tu mówili, czyli izraelski konflikt może spowodować, że pontoniarze, inżynierowie i tak zwani ginekolodzy z tych magicznych krajów w żałobnym kolorze będą tutaj coraz więcej napływać, oddając tak zwane Lebensraum dla państwa Izrael? Tak jest, ja się zgadzam w tym w 100%, przyklepuję, że to są interesy i my i będziemy po prostu w to wciągani. I to nieważne, jaki polityk będzie przeciwko, Konfederacja, będzie o Jezu, złożyliśmy wniosek o odrzucenie, coś tam. To już jest odgórnie przyklepane już dawno temu i tak będzie. Okej. Okay. Ula, co ty na to? Tak, ja też uważam, że co jak co, ale scena polityczna w każdym zakątku świata nie może tutaj opierać się na przypadkach. Wszystko jest zaplanowane, wszystko jest opłacone, wszystko jest umówione z góry i tak samo jak politycy polskojęzyczni w Polsce mają swojego właściciela i robić i mówić to, za co im płacą, tak uważam, że to wszystko od początku do końca jest ustawione, tutaj nie ma mowy o przypadku i tak, to jest zrobione po to, żeby coraz więcej napływało, żeby coraz więcej eskalować ten cały konflikt, no i żeby później po prostu wywołać ten, moim zdaniem, sztuczny kryzys. Okej, okay. Co ty, hrabina, na to? Również się dołączam do tego. Karuzela się kręci cały czas. Przedstawienie trwa.
I po prostu musimy się pilnować. Obacznie obserwujmy, analizujmy to, co media podają, żeby nie iść w tą całą narrację. I tyle. Jeszcze przy okazji młoda, tam się pilnuj, nie bój się. Nie bójmy się, ale pilnujmy się. Także szczególnie będzie jeszcze za granicą. Miejcie się na baczności, a będzie dobrze. Okej. Okay. Rozumiem. Moi drodzy, ja z pełną, jak to się mówi, oboma ręcyma, czy rękoma, czy kto co tam ma, się podpisuje pod tym wszystkim. Tak, moi drodzy, to było nasze, jedno z kilku spotkań pod tytułem Okiem Grażyny, które mam nadzieję spodobało wam się i będziemy robić cyklicznie. Słuchajcie, komu się podobało, oczywiście poprosimy o lajki, poprosimy o suby i o dzwoneczki, bo wiem, że mimo, że klikniecie dzwoneczek, to trzeba zaznaczyć wszystko, bo YouTube takich treści to nie lubi, bo o tym niedobra jest mówić. Ale my mówimy o tym, o czym niedobra jest mówić, bo mimo, że nam rzucają kłody pod nogi, nie poddajemy się. Bo jak nie my, to kto? Życzę wam dobrego odbioru. Dziękuję moim dziewczynom, moim Grażynom. Trzymajcie się, papa wszystkim. I do zobaczenia w następnym odcinku.